poprzednim odcinku. Ale don't look at me. Nie zostawię José Antonio. Todo. Menos separarme de José Antonio. Te pido que te cases. Wyjdź za niego dopiero po odczytaniu testamentu. Solo eso. Tylko o to cię proszę. Está bien. Dobrze. Jeśli to takie dla was ważne. Majątek rodziny de la Torre trafi w ręce córki służącej. I mojej przyszłej żony. Jestem pewien, że ten Leoncio to Jaguar. Szofer rodziny de la Torre. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zakochałem się w kimś, kogo muszę zniszczyć. Co? Ślubowałem, że się zemszczę również na niej. Muszę wykorzystać jej miłość do mnie, żeby wyrządzić jej jak największą krzywdę. Mówisz o zemście? Oko za oko, ząb za ząb. To jakiś absurd. Dlaczego musisz zniszczyć kogoś, kogo kochasz? Czy ta dziewczyna zrobiła ci coś złego? Nie. Więc dlaczego musisz się zniszczyć? Nie rozumiem cię. Powiedz, jaki jest straszny powód tej zemsty? Rozmawiałaś z nim? Wszystko w porządku? Tak. O czym mówicie? Wszystko się wyjaśniło. Teraz wiem, że José Antonio szczerze mnie kocha. Było między nami wiele nieporozumień, ale to już przeszłość. Wszystko widziałem. Wszystko. Krzyki, strzały. Raquel w zakrwawionej ślubnej sukni. Teraz rozumiem. Twój ból, smutek Melisy. Biedna dziewczyna. A winni tej zbrodni żyją szczęśliwi. Zabili całą moją rodzinę. Nie mam prawa się mścić? Rozumiem twój ból, ale nie. Zemsta do niczego nie prowadzi. Czy może wskrzesić zmarłych? Choćbyś się nie mógł z tym pogodzić, zrezygnuj z zemsty. Jeszcze nie popełniłeś żadnej zbrodni. Myślisz, że to takie proste? Myśl o zemście towarzyszy mi od dziecka. Od chwili, kiedy zobaczyłem zwłoki mojej matki, mojego ojca, mojego rodzeństwa. Wiesz, co się czuje, trzymając w ramionach zwłoki zastrzelonej siostry? Myślisz, że to takie proste? Nie mówiłem o tym, co jest proste, lecz o tym, co jest słuszne. Ta zbrodnia należy do przeszłości i tam powinna zostać. Uratowałeś wtedy swoje ciało, teraz uratuj duszę.
Wyzwól się z nienawiści, z żądzy zemsty. Wiem. Myślałem, że to niemożliwe. Sądziłem, że nie zaznam spokoju, dopóki winni nie zostaną ukarani. Ale zjawiła się Milagros. Ona o tym wie? Nie ma pojęcia. Jest taka czysta i niewinna. Zaczęła leczyć moje serce. Nigdy nie zaznałem takiej miłości i czułości. Ternura, ese amor. Bóg zesłał ci Milagros, żeby cię zbawić. Ona jest twoim aniołem. Yo confío en él, mamá. Ufam mu. Sí, mamá, ¿por qué confías de José? Dlaczego ty nie ufasz José Antoniowi? Udowodnił Milagros, że ją kocha. Jakich dowodów jeszcze oczekujesz? Don Gerardo już o tym wie? Powiedziałaś mu? Mówił o nim wiele złego. Nie chcę, żebym za niego wychodziła. Dlaczego? Don Gerardo wie, co mówi. Usłuchaj go. Zna José Antonio lepiej od ciebie. Él se opone porque conoce a José Antonio mejor que tú. Por favor, Margarita. Nie mów mi tego. Kocham José Antonio. No lo digo por molestarte. Nie chcę ci dokuczać, więc nie rób tego. Chcę, żebyś była szczęśliwa. Nie rób niczego, czego miałabyś potem żałować. Mówię to dla twojego dobra. Lo hago por tu bien. Margarita. Mi bien. Szczęśliwa będę dopiero wtedy, gdy poślubię José Antonio. To właśnie powiedziałam panu Gerardo. Nic mnie od tego nie odwiedzie. José Antonio i ja wkrótce się pobierzemy. Piękny apartament. Prawdziwa okazja. Nie ma innych? Są dwa, ale dużo droższe. Cena nie ma znaczenia. Liczy się jakość. Prawda, kochanie? Tak. Ale odłóżmy to na kiedy indziej. Zrobiło się późno. Musimy zamówić kościół. Masz rację. Zdzwonimy się. Oczywiście. Oto lista gości. Pokaż. Tylko 5 osób? Dobrze. Miała być sama rodzina, a moja nie jest duża. Tym lepiej. Chętnie zaprosiłabym połowę Limy, ale zważywszy na Fernandę, lepiej zachować umiar. Sądzisz, że może się wycofać? Mam nadzieję, że nie, ale nigdy z nią nie wiadomo. Przypomnij sobie wczorajszy skandal. Wiesz, co by się stało, gdyby Renzo się dowiedział? Masz rację. Sprowadzenie tego faceta było szaleństwem. Oto weselne menu. Jego przygotowanie zlecimy firmie Paquita del Vaux. Jest droga, ale warto. Whisky, szampan? Stać nas na to? Ten skromny ślub będzie nas kosztował fortunę. Wzięłam kolejną pożyczkę w banku. Jeszcze jedną? Ależ Lucrecio. Ślub naszej córki to nie byle co. Gdybyś nie zmusiła mnie do kupienia tych akcji, bez trudu pokryłbym koszt wesela. Przestań narzekać. Po odczytaniu testamentu nigdy więcej nie będziemy musieli troszczyć się o pieniądze. Milagros też należy do rodziny de la Sorte. Nie było jej wtedy jeszcze na świecie. Padła ofiarą tego nieszczęścia, tak samo jak ty. Kółko to sobie powtarzam. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym uciec z nią stąd. Wyjechać gdzieś, gdzie nikt by nas nie znał. Zacząć nowe życie. Wiem, że z nią byłoby to możliwe. Ona daje mi siłę. Więc zrób to, wyjedźcie. Nie mogę opuścić Raquel. Zbyt wiele wycierpiała. Ponadto złożyłem przysięgę. Byłeś wtedy dzieckiem.
Każdej nocy przypominam sobie to, co się stało. Złożyłem przysięgę, że zemszczę się na rodzinie de la Torre. Na wszystkich jej członkach, po kolei. Na Milagros też? Cudownie. Będzie niewielkie, ale cudowne. O czym ty mówisz? O najważniejszym wydarzeniu w tym domu. O weselu. Od dawna chciałam cię zapytać. Skąd znasz tego Leoncia, który przyszedł tu wczoraj? Migdaliłaś się z nim? Po twojej minie poznaję, że tak. To była wielka miłość, czy zwykłe barabara? Co ci przychodzi do głowy? Uspokój się, żartowałam. Denerwujesz się w jego obecności, jakbyś go znała. Tracisz czas. Jestem ciekawa. Chyba nie ukrywałabyś tego przede mną. Był w tym domu, ale wiele lat temu. Po co? Nie wiem, pewnie po to, żeby porozmawiać z panią Lucrecją. Co może go łączyć z państwem? Myślisz, że mam czas na plotki, tak jak ty? Nie jestem plotkarką. Przekazuję informację Fredowi, żeby mógł prowadzić dochodzenie. Na mnie nie licz. Co się stało? Tego się obawiałam. Co się stało? Powiedz. Nie możesz opuścić męża. Fakt, że zasługuje na to, ale nie możesz tego zrobić. Nie możesz wpychać go w objęcia tej Lafiryndy. Walcz o niego. Nie zależy mi na nim. Niech ona go sobie zabierze. Nigdy nie wybaczę mu zdrady. Nigdy. Juan. Kiedy mnie zoperujesz? Zobacz ten brzuch. A te biodra? Lubię twoje krągłości. Obiecałeś. No dobrze. Wyznaczę dzień. Muszę zarezerwować salę operacyjną. A potem wynajmiemy mieszkanie. Tak. Obiecaj, że zrezygnujesz z zemsty. Chciałbym, ale co mam zrobić, żeby cię przekonać? Nic. I pamiętaj, że obowiązuje cię tajemnica spowiedzi. Nikomu nie możesz o tym powiedzieć. Tylko ty o tym wiesz. Żeby spowiedź się liczyła, musisz okazać skruchę i otrzymać pokutę. Pokutuję od wielu lat. Nareszcie coś się dzieje. Myślisz, że przyszliśmy się zabawić? Spełniamy naszą powinność. Musimy się dowiedzieć, co robi Jaguar. Idę do Martina. Chcesz naśladować Milagros? Ubrałaś się tak jak ona. Nigdy nie będziesz do niej podobna. Jestem od niej dużo lepsza. Obserwuj ją i ucz się. Nie mam na to czasu. Muszę coś zrobić. Martin cierpi z jej powodu. Chcesz go pocieszyć? Bardzo, bardzo. Nie możesz iść do niego bez powodu. Wymyśl coś sensownego. Algo que le impida darte con la puerta en la cara.
gracias. Ay, Fredito. Freddy, dlaczego jesteś taki spięty? Przydałby ci się masaż. Idziemy? Tylko skończę drinka. Gdzie jest ten facet, który ostatnio stawiał nam piwo? Tak, właśnie, jak go wołają? Tygrys? Jaguar. Jaguar. No właśnie. Co u niego? Odpoczywa w swoim pokoju. Wolisz jego niż mnie? Jak możesz tak mówić? Szaleje na twój widok. Dosyć tych pogaduszek. Moje dziewczyny muszą zarabiać, a nie gadać. Masz rację. Ruszam do ataku. Idziemy? Żadna z nas ci się nie podoba? Woli patrzeć, prawda? Ciekawe, jak się miewa Milagros. Jeśli nie zadzwoni, to pójdę ją odwiedzić. Bardzo cierpiałam przez Fernandę. Nie zniosłabym tego, żeby Sergio zadawał się z inną kobietą. To mnie martwi. Wiesz, jacy są policjanci. Nie wszyscy, ale... Martwię się o ciebie. Przecież chciałaś, żebym się zakochała. Tak, ale nie chcę, żebyś cierpiała. Chcę, żebyś miała kogoś przyzwoitego, a nie faceta, który się łajdaczy z byle kim. Nie strasz mnie. Sergio nie jest kobieciarzem. Obiecał, że będzie mi wierny. Co ci jest? Nie możesz się zdecydować? Nie ma sprawy. Dostaniesz dwie w cenie jednej. A może klient ma inne skłonności? Czego ty chcesz? Nie lubisz kobiet? Ależ lubię. Często tu przychodzisz, ale żadnej nie wypróbowałeś. Czego chcesz? Towarzystwa, jak wszyscy. Tobie chodzi o coś innego. Stawiasz piwo, zadajesz pytania. Zawołaj Jaguara. On szybko wyciśnie z ciebie prawdę. Jaguara? Tak. Przecież wiesz, że wpada w szał z byle powodu. No właśnie. To nie będzie konieczne. Pójdę z nią. Ale nie lubię, kiedy się mnie pogania. W tym biznesie trzeba bardzo uważać i wystrzegać się policjantów. Czy ja wyglądam na policjanta? Nie, ale nigdy nie wiadomo. Teraz już wiesz. Chodźmy. Nie przekonasz mnie. Mówiłaś przecież, że ilekroć ich zaskakiwałaś, ona rzucała ci wyzywające spojrzenie, tak? Przeklęta. Rozumiesz? Chcę, żebyś zrezygnowała z walki. A właśnie to zamierzasz zrobić. Czy nie walczyłam? Za mało. Musisz zachować zimną krew. Ilekroć Juan wróci do domu, musi zostać najczulszą i najbardziej kochającą żonę na świecie. Nie będzie czegoś podejrzewał? Musisz ponownie zdobyć jego serce, żeby wrócił na drogę cnoty. A kiedy już będzie jadł ci z ręki, wyrzucisz go z domu. Albo z nim zostaniesz, zrobisz co zechcesz. Mówiłem ojcu, palec Boże. Masz rację, ale macie dużo szczęścia. Gdyby ktoś inny nie zrezygnował ze ślubu, musielibyście czekać co najmniej 3 miesiące. Jesteś pewien, ojcze? Za 8 dni? Tak. Zdążycie? Tak. Ślub ma być bardzo skromny. Mam nadzieję, że stan zdrowia mojej matki się niech ogorszy. Nie mów tak. Zaufaj Bogu. Pomodlę się za jej zdrowie. Dziękuję. Cześć, to ja. Co za niespodzianka? Co tu robisz? Przecież chodzę do kościoła. Ale nie o tej porze. Jakiś problem?
ninguno. Nie, przyszłam pracować. Vengo a trabajar. ¿Se puede? ¿Można? A ver. ¿Masz zgodę papieża? ¿Tienes autorización del papa? Oiga, pues. Przestań. Claro que puedes. Oczywiście, że możesz. W każdej parafii jest mnóstwo roboty. Im więcej rąk do pracy, tym lepiej. Melissa też chciała przyjść, ale obawia się, że pomyślisz, że cię prześladuje. Oczywiście, że nie. Porozmawiam z nią. Mam jej nowy adres i numer telefonu. Mieszka ze swoją mamą. Listo. Proszę. Espero que esté completamente. Mam nadzieję, że jest sprawny. Tengo que trabajar. Muszę natychmiast przystąpić do pracy. Wszystko w porządku. Dziękuję. Hasta luego. Yo no sabía que te. Nie wiedziałam, że interesujesz się komputerami. Martwię się tym, co powiedziała Rosa. Sądzisz, że jej małżeństwo jest zagrożone? Nie sądzę. Wiemy, że Juan nie jest święty, ale dla niego małżeństwo jest najważniejsze. Rosa bardzo się martwi. On nic ci nie powiedział? Coś tam wspominał, ale to nic poważnego. Oby. Chociaż i tak się martwię. Mnie bardziej martwi ewentualne za mąż pójście Milagros. Nie mogę do niego dopuścić. Jak mogła zakochać się w takim łajdaku? Tym bardziej, że Martin jest w niej zakochany. Biedny chłopak. Przecież są dla siebie stworzeni. Do zobaczenia. Proszę nie zapominać o ćwiczeniach. Można? Co tu robisz? Wróciłyśmy wcześniej. Klaudia zatruła się owocami morza i skończyły nam się pieniądze. Zatruła się? Ale już po wszystkim. Nie martw się, było bardzo przyjemnie. Jesteśmy wypoczęte. A jak się miewa twój ojciec? Lepiej. Tęsknił za tobą. A ja za nim. Co u ciebie? Kiepsko. Milagros wychodzi za mąż za innego. Milagros Vargas? Kochasz ją? Co w tym dziwnego? Nie wiedziałaś? Tak, ale potem szukała cię inna dziewczyna. Zresztą... Nieważne. Zjemy razem? Opowiesz mi, jak było. Dobrze, ale pod jednym warunkiem. Opowiesz mi o Milagros. Zgoda? Nie możesz iść do niego bez powodu. Wymyśl coś sensownego. Zrób to, Lucia. Zrób to dla niego. Co ci jest? Uderzyłam się w palec. Pokaż. Tu cię boli? Nie. A tu? Trochę. Jest złamany? Poruszaj nim. Nic ci nie jest, przesadzasz. Chciałam złamać sobie kolana, żeby Martin musiał mnie leczyć, ale nie mogę. Ty mi je złam. Trzymaj. Mówisz poważnie? Tak. Jeśli coś sobie złami, Martin będzie musiał mnie leczyć. Proszę cię. Złam mi kolano. Na pewno? Dobrze. Jesteś durna. Poszukaj sobie psychiatry.
Kochana mamo. Jestem wykończona. Ale najgorsze mamy za sobą. Kościół załatwiony. Teraz musimy kupić dom. Chcę kupić coś odpowiedniego. Na to wymaga czasu. Nie wiedziałam, że jesteś taki wymagający. Przenieśmy się do mnie. Moje mieszkanie nie jest takie małe. W międzyczasie wybudujemy dom naszych marzeń. Lepiej zamieszkajmy tutaj. Jest więcej miejsca i ludzi. Chodzi ci o José Antonio? Nie chcę go widywać. To już przeszłość. Nie chcę mieszkać w twojej norze. Nie chcę. Nie wiedziałam, że jesteście zajęci. Nie przejmuj się. Renzo i ja świętujemy nasze przyszłe małżeństwo. Pobieramy się za tydzień. Tak szybko? Bardzo chcemy zamieszkać razem. Gdzie mama? Musimy jej wszystko opowiedzieć. Idziemy? Dobrze, idziemy. Wiesz, drogi jaguarze, on jest trochę nieśmiały. Zakompleksiony. Nie lubi kobiet? Lubi, ale podnieca go coś całkiem innego. W więzieniu sporo jest takich. Niektórzy wolą towarzystwo mężczyzn. Rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? Jesteś tego najlepszym przykładem. Żartowni z ciebie. Im dłużej siedzę w kiciu, tym większym jestem psem na babę. Buenas. Jak tam nasz kogut? Prawdziwy ogier. Twój kumpel mówi, że nie przepadasz za kobietami. Nie martw się, nikomu nie posłużymy. Nie dokonałem prezentacji. Leoncio Peña, zwany Jaguarem. Sergio Garcia, zwany Grubaskiem. Cotito. Już się poznaliśmy, ale nie szkodzi. Znieśmy to. Nalej nam piwa. Częstuj się, laleczko. Zdrowie Sergio. Żeby wrócił do grona prawdziwych mężczyzn. Witaj, kochanie. Hola. Te confesaste? Wyspowiadałeś się, czy to był żart? Rozmawiałem z Pablem. Powiedziałem mu, że wkrótce się pobierzemy i że nie mogę się doczekać. Ja też. Fernanda za tydzień wychodzi za mąż. Znakomicie, a my pobierzemy się nazajutrz. O co chodzi? Obiecałam don Gerardowi, że pobierzemy się dopiero po odczytaniu testamentu. Rozumiem. Nie gniewasz się? Nie. Wiesz, że nie mógłbym się gniewać na ciebie. Bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Twoja ciocia czeka na mnie. Zobaczymy się później? Tak, ale... Dlaczego nie zostaniesz ze mną jeszcze przez chwilę? Hola.
¿Ocho días? Osiem es una locura. To szaleństwo. No es suficiente. Nie zdążymy. Ależ, mamo, teraz wystarczy zadzwonić i zamówić. Fernanda ma rację. Czasy się zmieniły. Ponadto mama Renza jest chora. Chcemy ją odwiedzić przed wyjazdem do Paryża. Prawda? Lecicie do Paryża? I na południe Włoch. Cudowny kraj. Mamy tam krewnych. Zostało niewiele czasu. Dzień dobry. Co tu robisz? Nie wiesz, że to rodzinne spotkanie? Proszę wybaczyć, nie chciałem przeszkadzać. A jednak przeszkodziłeś. Czego chcesz? Od pana? Nic. Chciałem porozmawiać z panią. Zaczekajcie w salonie, zaraz przyjdę. Jak śmiałeś poddawać w wątpliwość moją męskość? Ciszej, ściany uszy mają. Pan mnie do tego zmusił. Nie miałem wyjścia. Dziewczyny zaczęły podejrzewać, że jesteśmy z policji. Musiałem coś wymyślić. Nie mogłeś wymyślić coś innego? Przecież nic się nie stało. Zaprzyjaźniliśmy się z Jaguarem. Ale pomysł był głupi. Tylko spróbuj wygadać się na komendzie. Będę milczał jak grób. Mówię poważnie. W porządku. Wie pan, co powiedział Jaguar? Że wkrótce zamieszka w domu bogatej rodziny. De la Torre? Bingo. Wystarczy podpisać. Pożyczka jest gotowa. Podnieśli odsetki. Załatwienie tej pożyczki nie było łatwe. Musiałem przystać na zwiększenie odsetek. Mam nadzieję, że to ostatnia. Oczywiście. Pani kłopoty skończą się wraz z odczytaniem testamentu. Robię to tylko dlatego, że Fernanda wychodzi wkrótce za mąż. Inaczej pana przyjaciel nie mógłby mnie tak wykorzystywać. Proszę mu to zawieść. Dobrze. Hola. Elisa. Pablo. Ej, qué sorpresa. Co za niespodzianka. Macarena dała mi twój numer. Nie przeszkadzam? Estás tú loco. Skądże? Claro que no me molesta. Jak się miewasz? ¿Y cómo estás tú? Muy bien, gracias. Dobrze, dziękuję. Macarena mówiła, że chciałabyś pracować w parafii. Sí. Tak, ale nie chciałabym, żebyś źle odczytał moje zamiary. Claro que no. Skądże? Melissa, potrzebujemy twojej pomocy. Przyjdź. Zrobię wszystko, żeby cię przekonać. Okej. Le voy a decir a Maki. Umówię się z Macareną. Przyjdziemy razem. Es una promesa? Obiecujesz? Tak. Entonces te tomo. Trzymam cię za słowo. Me gustó mucho. Miło było z tobą porozmawiać. A mi también. Mnie również. Nos vemos. Termin jest pewny? Tak. Wypiszemy pana za tydzień. Co za wspaniała wiadomość. Jestem panu bardzo wdzięczny. Zostawię was. Nie do wiary. Za tydzień skończy się moja męka. Cóż za przypadek. Za tydzień odbędzie się ślub Fernandy i Renza. Nawet nie wiesz, jak bawią mnie listy Marcosa. Ten chłopak był szalony. Albo wykorzystywał szaleństwo Lucrecji. Żeby robić to, na co miał ochotę? Tak. Co ci jest? Coś się stało?
¿Pasó algo? Es Gerardo, Gerardo Bejido może nam zaszkodzić. Wymusił na Milagros obietnicę, że wyjdzie za mnie dopiero po otwarciu testamentu. Tydzień? Ocho días. Tak, za tydzień. Ocho días. Confirmado. Wiadomość potwierdzona za tydzień. Así es, major. Ocho días. Wypiszą mnie za tydzień. Ocho días. Za tydzień Fernanda popełni największy błąd w swoim życiu. Ocho días. Za tydzień. Ocho días. Za tydzień. O godzinie 21:15. Una mirada derribó mis muros y casi de la nada me hizo ver el cielo azul profundo. Ninguna caricia tuvo el poder.
de que mi vida ha encontrado su destino. Ningún sentimiento tuvo el valor de arrancar el dolor en mi corazón. De ti nació el milagro que me hizo amar. En ti encontré la fuerza para continuar. Por ti vencí el temor de darlo todo, oh, sin nada que esperar. Oh, oh, oh. De ti nació el milagro que me hizo amar. En ti encontré la fuerza para continuar. Por ti vencí el temor de darlo todo. Wszystko gotowe. Nie sądziłem, że będzie to możliwe. Nie przesadzaj. Goście będzie śmiesznie mało. Tym lepiej. Nie lubię dużych przyjęć. Co ty wiesz o przyjęciach? Idzie. Nigdy nie widziałam ładniejszej panny młodej. Paloma, wystarczy, spóźnię się. Dosyć, idę. Zaczekaj, torebka. Nie mam słów, żeby wyrazić panu moją wdzięczność. Nie mówiłem, że wyjdzie pan za tydzień? Doktorze, wzywają pana na salę operacyjną. Muszę iść. Wychodzi pan bez pożegnania? Ale skąd? Zamierzałem zaprosić cię do kina. Uważaj, co mówisz, bo mama tak cię urządzi, że znów wylądujesz w szpitalu. Idziemy. Przepraszam, że tak się spóźniłam, ale już jestem gotowa. Gotowa? Do czego? Chyba nie zamierzasz iść na ślub. Ależ Fernanda mówiła, że wręczyła ci zaproszenie? Nie, ale ślub odbędzie się wyłącznie w obecności rodziny. Daj spokój. Nie pora na kłótnie. Nie pójdziesz. Nie pasujesz do naszych gości. Wyglądasz jak uboga krewna. Przestań. Wracaj do pokoju i nie próbuj przychodzić do kościoła.